Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Spotkaliśmy się przy tak zwanym Adasiu, tak? Takie miejsce zawsze poznaniacy przychodzą i mówią, idziemy na imprezę. Ulubione miejsce na spotkanie. Przy Adasiu. Przy Adasiu, czyli przy pomniku Adama Mickiewicza, bo w dzisiejszym odcinku powiemy Państwu o nieistniejących pomnikach w Poznaniu. Nastawimy się głównie na akcent taki niemiecki. Przynajmniej na razie, w tym odcinku. Jak na razie, w tym odcinku na akcent typowo pruski, niemiecki. Zanim postawiono pomnik Adama Mickiewicza, zanim postawiono pomnik poznańskiego czerwca, stały tu pomniki niemieckie, zwłaszcza jeden, Bismarck. Tak, pomnik Bismarcka, kanclerz. Tak, żelazny kanclerz odsłonięty w 1903 roku przez syna kanclerza, Herberta Bismarcka. Pięć lat po śmierci Bismarcka. Tak, tak, pięć lat po śmierci Bismarcka, z tym, że ten pomnik stał troszeczkę w innym miejscu niż Adaś, czyli pomnik Adama Mickiewicza. Bardziej w prawo był zresztą przesuwany. I to było ulubione miejsce demonstracji niemieckich w okresie do końca I wojny światowej. Właśnie tu. Miejsce było dogodne, plac, można było tutaj się zebrać, robić galówkę. Pomnik był w 1907 roku poddany renowacji. Był w typowym takim stylu przełomu XIX i XX wieku, bardzo realistyczny, wyraźnie narzucający wolę i zdanie mieszkańców, niemieckich mieszkańców Poznania, do kogo Poznań należy, i dogodne miejsce dla nich do demonstrowania swoich zapatrywań. Ale często poznaniacy przychodzili to i rzucali kamieniem w Bismarcka. A tak, szczególnie kiedy już kończyły się okres potęgi Cesarstwa Niemieckiego. W związku z tym pozwalali sobie jeszcze wtedy na takie demonstracje, ale po przeciwnej stronie od Bismarcka, po drugiej stronie ulicy, tam gdzie w tej chwili jest studnia z Cembrowiną, był pomnik wojownika brandenburskiego, odsłonięty dopiero w pierwszym okresie I wojny światowej. W tym miejscu początkowo miała być figura żołnierza rzymskiego. Nawiązanie do mitologii. Ostatecznie zapadła decyzja, że będzie to figura, postać żołnierza brandenburskiego w charakterystycznym kolecie, kapeluszu, z wielką chorągwią w garści. Bismarck, żołnierz brandenburski, Pulzen jest nasz. W Polsce często też budowano tak zwane wieże Bismarcka, prawda? W wielu miejscach na Dolnym Śląsku, wieże obserwacyjne, wieże kufale. No w Niemczech do tej pory Bismarcka. One są. Tak, tak, są. Ale są jeszcze w wielu miejscach na Dolnym Śląsku wieże, które nie są nazywane wieżami już Bismarcka, tylko nazywane często inaczej. Ale pomnik przestał istnieć z 3 na 4 kwietnia 1919 roku. Wtedy padły 4 inne wielkie pomniki niemieckie w tym miejscu w Poznaniu. Bo zburzony został pomnik Bismarcka, Fryderyka III, cesarza Fryderyka III naprzeciwko muzeum, dzisiejszego Muzeum Narodowego, pomnik Bitwy pod Nachodem, czyli Lwa Nachodu, no i oczywiście pomnik Wilhelma I. Ale przetopiono ten pomnik i przekształcono Bismarcka w inną wielką postać. No właśnie, były podzielone na 2 części, to znaczy statua, sama postać Bismarcka, została... Bez głowy. Została przetopiona i wykorzystana do odlania figury Chrystusa z późniejszego pomnika wdzięczności. Natomiast głowę wykorzystano w zupełnie innym celu. Przedstawiono po prostu, znaczy przetopiono i wykorzystano na pomnik figurę Jana Baptysty Quadro. Właśnie, z tym, że uwaga, to nie jest ta figura, którą dzisiaj możemy oglądać przy Muzeum Literackim im. Henryka Sienkiewicza czy w ratuszu. Bo ta głowa niestety została... W postaci figury została zniszczona przez Hitlerowców w czasie wojny. Ta na muzeum jest już powojenna, natomiast ta w muzeum jest miniaturą oryginalnego pomnika. No ale pomnik wdzięczności, pomnik Chrystusa Króla, tak często nazywany, mieliśmy po prostu w Poznaniu łuk triumfalny. Tak, od 1932 roku, bo dążono wtedy bardzo silnie, bardzo intensywnie do zaakcentowania polskiej niepodległości. Wdzięczność najwyższemu za odzyskanie przez Polskę niepodległości. I dlatego w 1932 roku tutaj właśnie, przy obecnym placu Adama Mickiewicza, powstał wielki monumentalny pomnik w kształcie jakby łuku triumfalnego. 12 metrów wysoki, tak, 22 metry szeroki, no potężny był. Potężny pomnik z częścią kamienną i figuralną Kazimiery Pajzderskiej, natomiast centralną częścią tego pomnika była wykonana z brązu, odlana z brązu właśnie z pomnika Bismarcka, postać błogosławiącego Chrystusa. Medale Marcina Rożka. Tak jest. I autora Marcina Rożka. No pomnik ten nie za bardzo się Poznaniakom podobał, bo przede wszystkim był za duży jak na wielkość placu.
Nie tylko poznaniakom, ale i Niemcom, bo przecież go zburzyli, szczególnie prawda? Właśnie Niemcom, którzy już w 1939 roku zburzyli pomnik, zresztą przedtem urządzali przedstawienie. Niby któryś z Polaków uchylił czapki przed pomnikiem, natychmiast był angażowany do burzenia. W 2012 roku powstał Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności i dyskusje nad jego lokalizacją toczą się do dzisiaj. No bo miał stanąć nad Maltą, miała powstać taka oś, Kopiec Wolności, pomnik i katedra. Ale czy powstanie? Czy powstanie? Nie wiadomo. Powstała tylko figura, która jest w tej chwili przy kościele świętego Floriana i Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jeżycach. Prawdopodobnie może powstać na Łęgach Dębińskich, ale nie zależy to ani od Pana, Panie Bartku, ani ode mnie. Stoimy w miejscu, gdzie w 1870 roku postawiono pomnik lwa. Pomnik lwa. Löwendenkmal. Tak jest, tak nazwany. Ale dlaczego pomnik lwa i co symbolizował? No, lew symbolizował bohaterstwo na polu bitwy, odwagę, dzielność. Natomiast postawienie tego pomnika w tym miejscu w 1870 roku upamiętało generała Steinmetza, dowódcę wojsk 5. Korpusu Armijnego, które uczestniczyły w wojnie prusko-austriackiej 1866 roku. W bitwie pod Nachodem, tak? Tu chodziło o bitwę pod Nachodem, czerwiec 1866 roku. Trochę później była bitwa pod Sadową, czyli Königgrätz, która zadecydowała o całej klęsce Austriaków w tej wojnie. Ponieważ walczyli w tej wojnie Polacy i po jednej, i po drugiej stronie, tutaj chodziło o Prusaków naturalnie, Polaków w pruskich mundurach, oficerowie 5. Korpusu Armijnego postanowili upamiętnić poległych żołnierzy w tej bitwie postawieniem pomnika. Zarządzono zbiórkę, pomnik powstał, niestety było 7 tysięcy talarów za mało. W związku z tym figura lwa, która stała na górze, na cokole, bo był to potężny cokol z figurą lwa, postaciami czterech żołnierzy zadumanych nad losem poległych kolegów, pomnik lwa nie był odlany z brązu, tylko z żeliwa. Właśnie. I z cynku. Tak, ale tak. Też ten pomnik lwa miał troszeczkę nawiązywać do tego słynnego lwa brunszwickiego. Tak, prawda? Tak. Ale moim zdaniem w ogóle nie był podobny. Bardziej był podobny do tego lwa, który stoi u nas w Poznaniu w Starym Zoo, Augusta Gaula. Tak, tego berlińskiego dyrektora, artysty, tak? Dyrektora Jekla. Tak, o właśnie, ten lew, który tam... Ale to jest jakiś swego rodzaju uśmiech losu. Mianowicie na miejscu pomnika lwa, który został przewrócony słynnej nocy, słynny dla pomników niemieckich. Z 3 na 4 kwietnia, tak. 1919 roku, dokładnie w tym miejscu mamy w tej chwili tablicę upamiętającą przysięgę wojsk wielkopolskich z 26 stycznia 1919 roku. W ogóle ten pomnik nazywał się pomnikiem nachodzkim, tak? Lwem nachodzkim. Właśnie, od bitwy nachodzkim. Pod Nachodem. Tak, tak. No lwa nie ma, pomnika nie ma, jedynie jest pamiątka po powstańcach wielkopolskich. Bliższa naszemu sercu. Tak. Na Placu Wilhelmowskim, bo tak też można powiedzieć, dzisiejszym Placu Wolności, w 1902 roku postawiono pomnik mało znanego cesarza. Bo zazwyczaj kojarzymy albo Wilusia, Wilhelm I, Wilhelm II, tak? Dwóch Wilhelmów. Ale w środku Ale był jeszcze właśnie jeden. Właśnie nimi był krótko rządzący Fryderyk III. Cesarz Fryderyk III, syn Wilhelma I, ojciec Wilhelma II. Właśnie, on tak po środku. Był po środku, no zmarł na raka, biedaczysko. 99 dni rządził. No, za długo się nie narządził. Urodził się w Poczdamie, pochowany w Poczdamie, związany z tym pięknym miastem niemieckim. Znacznie spokojniejszy od synka. Tak, zdecydowanie. Jeśli tak, chodzi o politykę. 2 września 1902 roku został odsłonięty tutaj pomnik, który idealnie korespondował z jednej strony z pomnikiem Lwa Nachodu, Tak. Na osi, te pomniki były na osi, twarzą figura była zwrócona w kierunku Muzeum Fryderykowskiego. Wschodnim, tak? Tak, w kierunku wschodnim. Muzeum Fryderykowskie upamiętniające Fryderyka III, czyli pomnik stanowi uzupełnienie tradycji z muzeum, które stanęło po przeciwnej stronie. Stał, proszę Państwa, w tym samym miejscu, gdzie dzisiaj jest Fontanna Wolności. To tak, też była tak. Malutka fontanna z sadzawką, tak. Z tyłu była taka kolumnada. No i stał z tym takim typowym niemieckim hełmem. Typowym niemieckim pikerhełm, jest tak, tak, właśnie. Figura oczywiście monumentalna, tak jak większość wtedy stawianych figur władców i wielkich wodzów. A mogę zadać zagadkę? Bo mamy ten kawałek tego pomnika dzisiaj jest, gdzieś, jest, tak, w Poznaniu. Jest.
W balustradzie. W części balustrady. Ale nie tylko tu. Robiliśmy kiedyś odcinek o lapidarium poznańskim na Morasku. I tam są elementy właśnie Fryderyka III. Niewielkie skrawki kamieni. Obudowy kamienne. Tak, lapidarium, tak, lapis, kamienie. Tak. To właśnie tam możemy zobaczyć kawałeczek tego pomnika. I na koniec mamy pomnik, znaczy pomnik, miejsce po pomniku. Tak, które upamiętnia Wilhelma I. W 1888 roku umiera, a rok później od razu powstaje pomnik cesarza, pierwszego cesarza, który no, zjednoczył te Niemcy, tak? Tak, pomnik, tak, który też upamiętnia jednocześnie wojny francusko-pruskie 1870-71. Tak. Pomnik, który ma upamiętniać też boginię zwycięstwa i ojczyznę. Monumentalny pomnik i jednocześnie upamiętnia jeszcze stolicę niemieckiego wschodu, czyli Poznań. Gdzie się znajdował ten pomnik? Ten pomnik się znajdował u wlotu dzisiejszej Alei Marcinkowskiego w kierunku ulicy Solnej. Przy czym charakterystyczne było położenie całego monumentu. Bo kiedy wychodzi, wiadomo, że Aleje Marcinkowskiego nie idą jednym ciągiem, tylko lekko zakręcają. I w momencie, kiedy wychodziło się spod bazaru na wprost w kierunku ulicy Solnej, to od razu w oczy uderzał potężny, wielki budynek dowództwa 5. Korpusu Armijnego, który tutaj w Poznaniu był tworzony i tutaj obowiązywał. A przed wejściem do tego gmachu stał pomnik cesarza Wilhelma I. Pomnik, który też został zniszczony w nocy z 3 na 4 kwietnia 1919 roku. Tak jak wszystkie te główne pomniki, które symbolizowały władzę Niemiec nad Wielkopolską w tym czasie. Zlokalizować można jeszcze dokładnie tam, gdzie jest ten ogród jordanowski. Jak tak, się tak, ten budynek kieruje na wzgórze Świętego Wojciecha, a dzisiaj ten czerwony budynek to jest pozostałość po tak, tym 5. korpusie. Tak, to jest pozostałość, to jest po prostu budynek kwatermistrzostwa 5. Korpusu Armijnego. Jedyny element architektoniczny, który ocalał po tym gmachu. Mówiąc tutaj, jesteśmy przy alejach Karola Marcinkowskiego, to taki akcent w parku Karola Marcinkowskiego stał kiedyś jeszcze pomnik Fryderyka Schillera. To już taki poetycki, nie denerwujący, nie drażniący uczuć patriotycznych strony polskiej. Dzisiaj na tym obelisku jest pomnik naszego takiego poety, czyli słowackiego. Czyli pasujący troszeczkę. Pasuje, tak. Tu literatura, Schiller tu literatura. Był starszy, ale mimo wszystko. Tylko właśnie był pomysł, żeby ten pomnik zniszczyć właśnie 3 na 4 kwietnia 19 roku. Udało się, przetrwał. Potem przez przypadek troszeczkę ten, bo to nie nawet pomnik, tylko nawet popiersie. Popiersie było, tak. To było w latach 20. zostało uszkodzone i na miejscu postawiono pomnik słowackiego. Ale mówiąc tu jeszcze o Wilhelmie I, kierując się w stronę wzgórza Świętego Wojciecha, był tam pomnik feldmarszałka hrabiego Gneisenau. Knajtharta von Gneisenau, który był bohaterem wojen napoleońskich. A w 1831 roku, w czasie naszego powstania listopadowego, dowodził wojskami pruskimi, które w tym rejonie się koncentrowały i chroniły granice przed przenikaniem powstańców. Stał mniej więcej na wysokości pomnika Armii Poznań. Tak, mniej tam więcej, przy Kutrzyby, a właśnie tak, w Górze Świętego Wojciecha. I zresztą Gneisenau tutaj umarł w 1831 roku na epidemię cholery. I tak przeszliśmy przez Śródmieście praktycznie, gdzie tych pomników było sporo. Sporo ich było. Dzisiaj są pocztówki, dzisiaj są zdjęcia w internecie. No tylko w ten sposób możemy przypominać też o tych pomnikach. Może nie o tych osobach, o tych władcach. Co prawda mówiło się, za Wilusia było dobrze. No, ale pomniki to po prostu historia. Ale ciągłość historyczna istnieje. Tego się nie da wymazać.